Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia, które wykorzystujemy u nas w gabinecie z pacjentami mającymi problem z łokciem tenisisty. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie mające na celu pozbyć się dolegliwości bólowej przy jednostce łokcia tenisisty wygląda następująco. Zaciskamy sobie mocno pięść i będziemy starali się rozciągnąć prostowniki. Mianowicie tak. Bardzo mocno, w maksymalnym zakresie staramy się opuścić tą zaciśniętą dłoń w dół i przytrzymujemy 10 sekund. Po czym puszczamy, rozkładamy dłoń, maksymalnie można sobie rozłożyć palce, maksymalnie i z powrotem zaciskamy w pięść, opuszczamy, rozciągamy, trzymamy 10 sekund. Ok, jeszcze raz. Zaciskamy i wracamy. Ok. Drugie ćwiczenie, które będzie miało na celu pozbyć się dolegliwości przy łokciu tenisisty, wygląda następująco. Bierzemy sobie, może być to piłeczka, którą my mamy w gabinecie, ewentualnie butelka wody, na początek półlitrowa. Bierzemy sobie do ręki i staramy się po prostu zacisnąć w miarę możliwości maksymalnie. I puszczamy. Zaciskamy i puszczamy. Ok, jeśli tą część mamy już w miarę opanowaną, przesuwamy troszeczkę rękę do przodu, tak żeby cały czas była podparta, ale żeby już tutaj nie miała żadnego kontaktu z podłożem. I będziemy sobie pracowali z tą zaciśniętą piłeczką, czy też butelką wody w zakresie zgięcia i wyprostu w stawie nadgarstkowym. Hop i hop. I tutaj możemy sobie śmiało zrobić 10 powtórzeń przy zgięciu, 10 powtórzeń przy wyproście. Natomiast sama praca z zaciskaniem piłeczki czy butelki będzie fajnie, jeśli uda nam się to zrobić w dwóch seriach po 30 sekund. Ok. Przy trzecim ćwiczeniu mającym wyeliminować ból w stawie łokciowym przy łokciu tenisisty będziemy wykorzystywali patyk. Z domowych sposobów polecam wykorzystywanie młotka. Nawet wychodzi to nieco lepiej ze względu na obciążenie drugiej końcówki. Końcówkę, którą będziemy trzymali, trzymamy ją delikatnie za krawędź. Nie jakoś super mocno, nie ściskamy na siłę. Trzymamy delikatnie za krawędź i będziemy starali się 10 razy zrotować do zewnątrz. W maksymalnie możliwym zakresie bezbólowym oraz 10 razy zrotować do przyśrodkowej części do wewnątrz. Ok. Wolny ruch, spokojny, wolny ruch. Tak jest. I do środka. Ok. Na dzisiaj to już wszystko. Ja Was serdecznie zapraszam do udostępnienia tego filmu oraz do śledzenia naszego fanpage'a, gdzie będą pojawiały się cały czas nowe informacje, cały czas nowe filmy. Serdecznie zapraszam.